Nowy Port. Dzielnica Gdańska położona przy ujściu Martwej Wisły. Graniczy z Brzeźnem, Letnicą oraz ze Stogami. Dzielnica ma charakter mieszkaniowo-portowy. Wzdłuż nabrzeży rozciągają się tereny portu Gdańsk. Stojąc na nabrzeżu widać jak na dłoni twierdzę Wisłoujście. Zabudowę mieszkaniową nowego portu można podzielić na dwie zasadnicze części. Starszą, w której dominują przedwojenne kamienice, często w złym stanie technicznym, oraz nowszą, w której dominują bloki z prefabrykatów. Dzielnica ta, mimo że zaniedbana, przyciąga swoim urokiem. W odróżnieniu od znacznej części miasta, większość budynków nie ucierpiała w czasie wojny. Obecnie trwają prace, by przyspieszyć rozwój tej części Gdańska. Między innymi trwa modernizacja torów tramwajowych oraz dróg łączących nowy port z pozostałymi dzielnicami. Spośród wielu zaniedbanych budynków zdecydowanie wyróżnia się używana do dzisiaj zabytkowa zajezdnia tramwajowa przy ulicy Władysława IV, kapitanat portu z nieczynną latarnią morską oraz całkiem liczna architektura sakralna. Znajduje się tu również z pozoru zwyczajny park. Wystarczy jednak zdradzić, że jest to park kości, a już włos się jeży. Taką nazwę nadano temu miejscu, jak nie trudno się domyślić, gdyż odnaleziono tu bardzo wiele ludzkich szczątków. Pochowanych tu ludzi upamiętniono na płycie pomnikowej w 2008 roku z inicjatywy władz miasta Gdańska.